Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Elżbieta Dmoch, wokalistka zespołu 2 plus 1, budziła ogromną sympatię. Mimo że od wielu, wielu lat nie ma jej już na polskiej scenie muzycznej, to nadal ma grono fanów, które o niej pamięta i o nią dba. Medialne doniesienia na temat życia artystki, do których mogliśmy w ostatnich latach dotrzeć, nie napawały jednak optymizmem. Mówiono zarówno o strasznym stanie artystki, a także o tragicznych warunkach, w jakich mieszka. Również to, co dzieje się z Elżbietą Dmoch, było owiane tajemnicą, ponieważ artystka nie odzywała się do swoich fanów. Ale bardzo miło mi Wam przekazać, że nie tylko pani Elżbieta przerwała milczenie, ale także w jej życiu naprawdę zaczęło się również za sprawą fanów dziać wiele dobrego. A po szczegóły zapraszam do dzisiejszego odcinka. Elżbieta Dmoch jest niekwestionowaną legendą polskiej muzyki. Razem z zespołem 2 plus 1, do którego należała m.in. wraz ze swoim mężem Januszem Krukiem, wylansowali wiele przebojów, które do dziś są jednymi z największych polskich hitów. W karcie znajdziecie już odcinki, które zrobiłam zarówno o panu Januszu, jak i o zespole, o pani Elżbiecie, więc po tym odcinku zapraszam Was do oglądania. Tutaj tylko pokrótce wspomnę, jak wyglądała ich historia. Bo jeżeli chodzi o panią Elżbietę, wydawało się wtedy, że miała wszystko. Była piękna, zdolna, miała uwielbienie fanów. Kobiety chciały wyglądać i ubierać się tak jak ona. W 1973 roku wyszła za mąż za Janusza Kruka, lidera formacji 2 plus 1. Ta miłość była naprawdę ze strony pani Elżbiety kompletna. Ona poza swoim mężem nie widziała świata. On zostawił dla niej swoją pierwszą żonę, ale niestety historia ta się powtórzyła i w latach 80. doszło do rozwodu. Mimo to pani Elżbieta i jej były już mąż Janusz utrzymywali przyjacielskie relacje i kontynuowali karierę. Mimo że on już był w innym związku, również małżeńskim, miał synów, ale pani Elżbieta według niektórych nadal miała liczyć na to, że kiedyś uda im się do siebie wrócić. Niestety, jeśli faktycznie tak było, to ta wizja runęła jak domek z kart, kiedy okazało się, że pan Janusz niestety zmarł. A było to w czerwcu 1992 roku. Wtedy właśnie kariera pani Elżbiety załamała się i nigdy już nie powróciła do takiego poziomu, jaki osiągnęła przed śmiercią jej ukochanego. Artystka, mimo że przez jakiś czas próbowała funkcjonować w branży muzycznej, postanowiła ostatecznie usunąć się w cień. Po raz ostatni na scenie wystąpiła w 2002 roku i chociaż nie pokazywała się nawet w mediach, w ogóle ciężko było uzyskać informacje, co u niej słychać, fani o niej nigdy nie zapomnieli. Na Facebooku działają fankluby 2 plus 1, a z publikowanych na ich stronach postów wynika, że pani Elżbieta jest w kontakcie ze swoimi fanami. Niestety jej sytuacja była w pewnym momencie dramatyczna. Mimo że należały jej się tantiemy za muzykę, którą wykonywała, nie zadbała o to, by je otrzymywać. Żyła z oszczędności. Nie chciała do nikogo wyciągać ręki po pomoc. Choć mieszkała w trzypokojowym mieszkaniu, w pewnym momencie nie było jej stać na jego utrzymanie. Przeprowadziła się do domu, w którym żyła w strasznych warunkach. Dom w Gładkowie koło Tarczyna ponoć miał nie być ogrzewany. Tak przynajmniej podawali w 2005 roku dziennikarze Uwagi. Nie było także bieżącej wody. Jednak właśnie po emisji tego materiału przyjaciele z branży postanowili zadbać o Elżbietę Dmoch. Dopilnowali, by dostawała należne jej stantiem pieniądze. A pani Elżbieta przeniosła się do mieszkania swojej mamy. Niestety kobieta zmarła w 2006 roku w wieku 80 lat, co również bardzo mocno odbiło się na stanie zdrowia pani Elżbiety. Przeżyła wtedy załamanie nerwowe i nadal, mimo że mogła wymagać, by dostawać więcej pieniędzy, nie chciała tego. Nigdy nie płaciła składek ZUS, nie przyjmowała pieniędzy zebranych przez przyjaciół, mieszkała sama w M3, które później musiała opuścić z powodu zaległości czynszowych, mówiła w jednym z wywiadów Maria Szabłowska. Zawsze uważałam, że niepotrzebnie ucieka od świata, choć oczywiście to jest mój ogląd sprawy. Sądzę jednak, że dla niej byłoby fajnie, gdyby wróciła na scenę. Myślę, że Ela nie ma świadomości, jak wiele osób ją pamięta i ceni jej twórczość, dodawała w rozmowie z Dobrym Tygodniem. Wcześniej udawało nam się chwilę porozmawiać, na przykład w sklepie, ale Ela najczęściej nie chciała wdawać się w dłuższe pogawędki. Była jakby otoczona niewidzialnym murem, czytaliśmy.
Do tych przyjaciół, od których pani Elżbieta się odcięła, mieli należeć także byli członkowie zespołu 2 plus 1. Nasze kontakty urwały się, Elżbieta nie chce pomocy i odtrąca każdy życzliwy gest. Dobrze, że chociaż przyjmuje skromną emeryturę, jaką co miesiąc przynosi jej listonosz, oraz zaczęła pobierać pieniądze z tantiem, wyjawił przed laty Cezary Ślązak, członek grupy. Ale i u pani Elżbiety coś się zaczęło w ostatnich latach zmieniać. Dostrzegła ona, jak wiele osób tak naprawdę za nią tęskni. Na co dowodem są chociażby liczby wyświetleń pod moimi odcinkami na temat życia pani Elżbiety. Zaczęła od czasu do czasu dawać oznaki życia, a jej fanów ogromnie to cieszyło. 19 kwietnia 2022 roku zaskoczyła swoich wielbicieli, bo złożyła im życzenia świąteczne. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt wielkanocnych dla czytelników fanklubu, pana Dawida Węglarza. Elżbieta Dmoch napisała odręcznie na skrawku kartki, który przekazała autorom swojego fanklubu. A z kolei w lipcu tego samego roku miało nawet dojść do spotkania z fanami. Drodzy fani, napełnieni pozytywnymi emocjami, po spotkaniu z naszą idolką, panią Elżbietą Dmoch, przekazujemy Państwu moc serdecznych pozdrowień od niej samej, można było przeczytać na fanpage'u grupy. W uprzedniej rozmowie nie zabrakło interesujących wspomnień i ciekawostek. Zapoznaliśmy panią Elżbietę z działalnością fanklubu. Była pod wrażeniem materiałów tutaj zamieszczanych. Wspaniale było zobaczyć uśmiech na twarzy tej wspaniałej kobiety. Chociaż pani Elżbieta od lat nie udzielała się publicznie, zrobiła wyjątek dla nas. Wszystko za sprawą naszej strony, która tak jej się spodobała. Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni za okazane serce i uwagę, podkreślili sympatycy talentu pani Elżbiety. Niestety później u pani Elżbiety zaczęło dziać się trochę gorzej, jeśli chodzi o zdrowie. Przeszła koronawirusa, który bardzo osłabił ją. W sprawie jej losów wypowiedział się Tomasz Kopeć, prezes Polskiej Fundacji Muzycznej. Na profilu na Facebooku pojawił się komunikat, na który zezwoliła pani Elżbieta. Aktualnie Elżbieta Dmoch czuje się lepiej. Blisko niej jest zarówno Polska Fundacja Muzyczna, jak i grupa oddanych przyjaciół. Nie ma powodów do niepokoju. Wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań po to, aby funkcjonowanie i życie codzienne było dla pani Elżbiety w miarę możliwości komfortowe. Jednak w grudniu stan zdrowia artystki nadal nie był dobry. Zasłabła we własnym mieszkaniu. Pani Ela aktualnie przebywa w domu i jest w coraz lepszej formie. Była ponad 2 tygodnie w szpitalu, najpierw w jednym, a potem w drugim. Teraz jest pod opieką lekarzy i przyjaciół. Wychodzi na prostą, czuje się lepiej. Planujemy spotkać się w większym gronie przy okazji świąt. Wszystko idzie w dobrą stronę, przyznał pan Tomasz. W rozmowie z Plejadą. I również jeśli chodzi o kontakty z członkami 2 plus 1, to tutaj nastąpił przełom. Panią Elżbietę odwiedził Andrzej Krzysztofik. Jeden z członków 2 plus 1 napisał dla niej krótki wiersz, a ona wyrecytowała go dla fanów, co możemy usłyszeć na nagraniu, jakie pojawiło się na stronie fanklubu na Facebooku. Drodzy fani, tak mi miło, że trzymacie mnie w pamięci. Śpiewać dawno zapomniałam, chociaż czasem mnie to nęci. Więc parę nut i ciepłe słowa wszystkim fanom z sercem nucę, bo tak miło, że po latach jeszcze o mnie pamiętacie. Wiem o wszystkim, co piszecie w komentarzach w internecie. Miłe słowa od was dla mnie, wielkie dzięki i wzajemnie słyszymy w nagraniu, a link do niego zostawię wam w opisie. Zresztą w opisie tego filmu w źródłach znajdziecie także te fanpage, jeśli chcielibyście do nich dołączyć. Medialnie pani Elżbieta ostatni raz wypowiadała się w 2019 roku, przekonując jednak, że do śpiewania nie powróci. Czasem spotykam się z fanami i wiem, że tego by chcieli, ale nie ma o tym mowy, nigdy nie wrócę do śpiewania. Jest dobrze jak jest, nie lubię się użalać, mówiła w fakcie. Ale właśnie, powiedziałam wam, że życie pani Elżbiety idzie ku dobremu, że dzieje się u niej dobrze. Miałam na myśli to, że znaleźli się ludzie, którzy postanowili zadbać o komfort, w jakim żyje, o warunki, w jakich mieszka, ponieważ jej mieszkanie niestety miało już być w bardzo fatalnym stanie. Udało się ją namówić na zaakceptowanie pomocy w remoncie mieszkania. Na stronie fundacji czytamy, że jej mieszkanie nie było odnawiane od lat 70. i nie zapewniało już piosenkarce godnego życia. Do wymiany miało być wszystko: AGD, podłogi, meble, wanna.
Początkowo inwestycje miała sfinansować sama artystka z oszczędności, ale niestety te skończyły się szybciej niż przypuszczano. I tutaj udało się panią Elżbietę namówić do tego, by skorzystała z pomocy, której nigdy nie chciała przyjąć. Elżbieta Dmoch wcześniej nigdy nie zgodziła się na akcję pomocową fundacji. Nigdy nie przeprowadziliśmy dla niej żadnej zbiórki, choć wielokrotnie ją do tego namawialiśmy, możemy przeczytać. Gdy do wszystkich dotarły wieści o złym stanie zdrowia przebywającej wtedy kolejno w dwóch szpitalach artystki na konto główne fundacji, ludzie zaczęli sami z siebie wpłacać środki z przeznaczeniem dla Eli. To było niespodziewane i wzruszające. I tak udało się przekonać panią Elżbietę, a remont w jej mieszkaniu dobiega końca. Dzięki waszym wpłatom mogliśmy podjąć decyzję o rozszerzeniu remontu. Terakota pojawi się w całym mieszkaniu. Wyrównamy i pomalujemy wszystkie ściany i sufity. Wasze wpłaty pozwoliły także na zakupienie wyjątkowej wanny, którą widzicie na zdjęciach, a która pozwala na bezpieczne korzystanie z niej osobom starszym lub nie w pełni sprawnym, informowała Polska Fundacja Muzyczna. Remont zaczęliśmy pod koniec lipca. Wcześniej musieliśmy spotkać się z przedstawicielami spółdzielni. Spotkaliśmy się też z fachowcami od wody, gazu, prądu, bo trzeba wymienić całą instalację. Trochę to trwało, ale prace ruszyły, mówił pan Tomasz w Fakcie. Ogólnie jeśli leży wam na sercu los gwiazd, kiedyś popularnych, to polecam wam działanie właśnie Fundacji Polska Fundacja Muzyczna. Ponieważ od lat oni troszczą się właśnie o takie osoby, które kiedyś były popularne, a ich życie być może później nie potoczyło się do końca tak, jak same by sobie tego życzyły, jak życzyliby sobie fani, więc właśnie tą siłą, energią i mocą możemy tym naszym artystom, którzy przecież do dziś umilają nam życie, malują nam świat, pomóc. I właśnie tak stało się w przypadku pani Elżbiety. Jak dla mnie to wspaniała wiadomość. A dla was? Czekam oczywiście na wasze komentarze. Jak widzicie, pani Elżbieta jest aktywna w internecie, dlatego ja serdecznie panią Elżbietę Dmoch pozdrawiam. Mam nadzieję, że teraz będzie się pani naprawdę świetnie mieszkało. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, można powiedzieć. I oczywiście, jeśli macie ochotę, to napiszcie również pani Elżbiecie kilka ciepłych słów od siebie, jeśli do grona fanów należycie. A ja już bardzo wam dziękuję za dzisiaj i dajcie znać, czy takie właśnie odcinki, bardziej aktualne, również was interesują i chcielibyście je widzieć częściej na moim kanale. Będzie mi miło. Do zobaczenia. Cześć.